Rapować nigdy nie zamierzałem, ale dla medyków się zdecydowałem. Więc zaczynamy. Bartek Rzepka, który napisał tekst i skomponował podkład, także bardzo mu dziękuję. To jest coś wspaniałego, że mogę razem z młodymi ludźmi z naszego miasta robić taką wyjątkową rzecz w takich szczególnych okolicznościach, jakim dzisiaj się spotkaliśmy i tym czasie, w którym przyszło nam żyć. W związku z tym zaczynamy od tego bam bam. Opalony krzaku na bit wjeżdża. Ile mogę, tyle dam wam serca. Mam nadzieję, że starczy tu miejsca, by opisać to wszystko w tych wersach. Jadę na motorze pustymi ulicami, tęsknię za wnukami, za spotkaniami, tęsknię za miejskimi imprezami. Medycy, jestem z wami. W końcu chciałbym uścisnąć dłoń, widzieć uśmiechniętą buzię twą. W końcu by wirus uciekł daleko stąd, w mieście stawiać kolejny krok. Legnica to moje miasto, ulice, sale, parki gasną. Legnica to moje miasto, niech znika wirus, a nastanie jasność. Niech znika wirus, a nastanie jasność. Na pełnych salach znów zapali się światło. Niech znika peciuś, świata wciąż na małą. Niech znika wirus, a nastanie jasność. Niech znika wirus, a nastanie jasność. Na pełnych salach znów zapali się światło. Niech znika peciuś, świata wciąż na małą. Niech znika wirus, a nastanie jasność. No moi drodzy, w tym ambitnym nagraniu, jak wyszło, to sami ocenicie, pomagali mi Bartek Rzepka, który był autorem muzyki i słów, jak i również Karola Serkies, która wspierała mnie w chórku. Oczywiście cały zespół obsługi technicznej, którym bardzo chciał podziękować. Bardzo byliście mi pomocni i mam nadzieję, że sprostałem waszym oczekiwaniom. Dziękuję za nominację, dziękuję za wsparcie. Ja oczywiście też, jak wypada w tych okolicznościach, zapoznajcie się na dole z tekstem, tam jest adres i zasady uczestnictwa w tej szesnastce. Chodzi o zbiórkę pieniędzy dla medyków. No i żeby było też jeszcze ciekawiej i wyzywająco, przypada mi zaszczyt nominować do kolejnego występu i szesnastki braci Collins, pana marszałka Cezarego Przybylskiego, województwa dolnośląskiego oczywiście marszałka, i pana Rafaela Rokaszewicza, prezydenta Głogowa. Trzymam za was kciuki. Jak ja dałem radę, wy też dacie radę. Mam nadzieję, że dałem radę. Pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia.